Boruca, Matlak, Claudio Millar, Matlak, niezła centra, jeszcze szansa, poprzeczka, gol! 2-1 dla Pogoni Szczecin, cieszy się Paweł Magdoń, Pogoń prowadzi przy Łazienkowskiej, a Artur Boruc wściekły jest na swoich kolegów. No musi być wściekły, duża niefrasobliwość, brak krycia, sytuacja bardzo przejrzysta i nie potrafili temu zupełnie przeciwdziałać. Za chwilę będzie to bardzo dokładnie widać znowu w tej, na powtórce. 67 minuta, zobaczmy, podbita piłka przez jednego z legionistów, Magdoń, poprzeczka. No i piłka, odbijając się od poprzeczki, już wpadła do bramki Artura Boruca. Tutaj Łukasz Surma jeszcze starał się ratować całą sytuację po dośrodkowaniu Grzegorza Matlaka, ale od stanu euforii kibiców Legii Warszawa, od prowadzenia 1-0, które zostało wypracowane w 60 minucie po rzucie karnym wykorzystanym przez Marka Sagonowskiego, w ciągu 7 minut to wszystko zostało roztrwonione. Najpierw bramka Grzegorza Matlaka na 1-1, a teraz gol Pawła Magdonia dający prowadzenie Pogoni. Wynik zupełnie zaskakujący, niespodziewany. Bo teraz jak to ocenić? Oglądaliśmy poprzedni mecz 3-0. Wydawałoby się, że zawodnicy i sztab szkoleniowy Legii wyciągną wnioski. Okazało się, że nie do końca jest to prawdą. A jednocześnie wspomniałeś o porażce Pogoni, bo robiliśmy wtedy zupełnie inny mecz. Krzostrow jest Lech Poznań, kiedy tutaj przegrywała Pogoń w Grójcu. I to jest cała charakterystyka polskiej piłki nożnej. Ta sama Pogoń z Grójca, która nie gra nic i sam trener Panik ocenia występ jako no rzeczywiście żenujący. Dzisiaj prezentuje zupełnie inny futbol, dobrze ułożony i mimo mankamentu w pierwszej części gry w igrze mogą być zadowoleni ze swojej gry. 80. minuta spotkania, Matlak, mocno podkręcona piłka, gol! 3-1 znów po stałym fragmencie gry. Bramkę strzela Pogoń Szczecin, wściekły jest Boruc, kolejną asystę zanotował Grzegorz Matlak, no i nie wiem, czy swojego drugiego gola nie strzelił przy Łazienkowskiej środkowy obrońca Pogoni Paweł Magdoń. Wiele na to wskazuje, popatrzymy jeszcze raz. Ale zamieszanie tam było potworne, zobaczmy, Magdoń, mimo że jest najwyższy, to uderzał tę piłkę, no nie wiem, w momencie, kiedy ta była 80-90 cm nad murawą, schylił się bardzo nisko i uderzył niezwykle precyzyjnie. Po raz trzeci pokonany Artur Boruc, asysta Grzegorza Matlaka. No i trzeba powiedzieć, że to już jest więcej niż pełna rehabilitacja za to sprokurowanie rzutu karnego. No, bramka, ulega asysty piłkarza z numerem 11. Strzelenie Legii w 2 meczach 6 bramek na pewno jest sukcesem Pogoni. I tak jak mówię, ten mecz to jest materiał do dalszej pracy, jeżeli chodzi o zespół Legii Warszawa. Millar jeszcze parzy, parzy!